Połowę mleka wlej do garnka, zagotuj z cukrem i cukrem waniliowym. W drugiej części mleka rozmieszaj dwa budynie. Zagotowany budyń zdejmij z ognia, przykryj folią i odstaw do wystudzenia. Jajka i cukier ubij, dolej olej, przesiej mąkę z kakao, delikatnie wymieszaj, przelej do blachy i upiecz biszkopt. Białka ubij na sztywno, powoli dosyp cukier, dodaj łyżkę octu, mąkę pszenną i ziemniaczaną i na koniec mak i wiórki kokosowe. Bezę przełóż do blachy, wyrównaj, upiecz. Miękkie masło ucieraj przez 5 minut, po łyżce dodawaj wystudzony budyń, upieczony biszkopt nasącz, wyłóż cały krem, przykryj blatem bezy makowej, dwie galaretki wiśniowe rozpuść w 4 niepełnych szklankach gorącej wody, dodaj zamrożone wiśnie i mieszaj, aż galaretka zacznie gęstnieć. Następnie wylej ją na wierzch ciasta smacznego.